Cześć, witam Was serdecznie na kanale OFPC. Mam nadzieję, że widzieliście ostatni film Tania kontra droga obudowa, zrobiony, przygotowany we współpracy ze sklepem Computronic. I o ile tanią obudowę oddajemy już z powrotem do sklepu, to z dużą na chwilę się nie rozstajemy, ponieważ dzisiaj mam Wam do zaprezentowania zestaw 6 wentylatorów od Enermaxa, wentylatory TB-RGB, jak sama nazwa wskazuje, z podświetleniem RGB, nie ARGB, to jest dość istotne, razem z kontrolerem i pilotem, i sprawdzimy sobie, czy zestaw takich wentylatorów ma sens i czy może zastąpić fabryczne wentylatory. Dość nietypowo, bo zacznę od ceny tych wentylatorów. Za cały komplet 6 sztuk 120 mm wentylatorów wraz z kontrolerem, wraz z pilotem zapłacicie niecałe 350 zł, a i bez większego problemu znajdziecie je za około 340 i mniej. Link oczywiście w opisie tego filmu. To jest bardzo dobra cena jak za kompletny zestaw tak naprawdę i podświetlenia, i wentylacji do obudów. Jednak nie czarujmy się. Jeżeli ktoś kupuje obudowę za 80, 120, 150 czy nawet 300 zł, to nie wyda więcej na wentylatory, bo była to co najmniej głupota, żeby nie powiedzieć dosłownie idiotyzm. Lepiej po prostu od razu kupić solidniejszą obudowę, bo nie tylko będziemy mieli w środku już zainstalowane wentylatory, ale będziemy mieli również samą solidniejszą skrzynkę. Stąd to odesłanie do tego filmu wcześniejszego. Jednak co jeżeli mamy dobrą obudowę, na przykład takiego NZXTK właśnie H710 z poprzedniego filmu, który ma panel szklany, który ma fajne wentylatory, tu w ilości aż 4 sztuk, ale nie są podświetlane, a po jakimś czasie przychodzi nam na myśl, że można by przecież taką obudowę doświetlić, wyeksponować te podzespoły. Sama obudowa jest warta tego, żeby w nią zainwestować, i wtedy właśnie z pomocą przychodzi taki na przykład zestaw Enermaxa. Co mamy w środku? W samym kartonie mamy oczywiście 6 wentylatorów zapakowanych bardzo tutaj w sposób estetyczny, o ile to otworzy w ogóle. O, proszę bardzo. Każdy wentylator w osobnym pudełku. Nim oczywiście przyjrzymy się za chwilę bliżej. Oraz zestaw akcesoriów, w skład którego wchodzą oczywiście wszystkie przewody niezbędne do tego, żeby podłączyć wentylatory do kontrolera, który jest w zestawie. Instrukcja. Śrubki do przykręcenia wentylatorów, pilot zdalnego sterowania, mocowania do samego kontrolera, no i oczywiście przewody zarówno do zasilania, jak i do pilota. Kontroler, który jest dodawany wraz w zestawie, tutaj jest bardzo przyjemnie zabudowany. Wszystkie złącza są dokładnie opisane, więc nie będzie problemu, żeby je pomylić. Co więcej, z tyłu mamy miejsce na przyklejenie takich dwóch pasków magnetycznych, które też są w zestawie, ale jeżeli ktoś chce, to jest również taki żeb na taśmę dwustronną, więc mamy dwa rodzaje montażu do wyboru, jak chodzi o sam kontroler. Zasilanie kontrolera też jest odłączane, natomiast to, co Wam chciałem pokazać, to fakt, że niestety, ale to jest tylko i wyłącznie zasilanie na molex, czyli jeszcze stara konstrukcja, i będziecie musieli takie złącze po prostu mieć od Waszego zasilacza, które tutaj już próbuję podpiąć, przygotowane. Niestety to jest molex, to jest coś, co w nim właśnie nie lubię. Same wentylatory to standardowe 120 mm konstrukcje, które posiadają na rotorze gumy antywibracyjne. Oczywiście wszystkie śruby także w kolorze czarnym są w zestawie. Trzeba przyznać, że pod względem chociażby samej masy robią naprawdę dobre wrażenie. Łopatki wirników są gładkie, tutaj nie ma żadnych dodatkowych, teoretycznie aerodynamicznych elementów. No i z tyłu informacja TB-RGB. 1500 rpm, maksymalna prędkość obrotowa. Mamy oczywiście LEDy dookoła praktycznie całego wentylatora i na rotorze, a nie w tutaj łopatkach. Natomiast podłączenie to nie jest standardowe podpięcie 3 lub 4-pinowe fan do wentylatorów, tylko dedykowane tutaj konkretnie do tego kontrolera oraz innych zgodnych, które są z obudowami Enermaxa. Więc niestety, ale pod zwykłe złącza wentylatorowe tych wentylatorów nie podłączycie, tylko i wyłącznie pod wbudowany kontroler. Mamy również tu oczywiście dedykowane złącze do tego, aby podpiąć sobie te wentylatory razem z kablem do pilota,
i za chwilę zobaczycie, jak one wszystkie się prezentują. Sam kontroler posiada wejścia na 8 takich wentylatorów, czyli jak podepniemy wszystkie 6, to jeszcze możemy sobie dwa dodatkowo dopiąć, dołożyć. Oczywiście muszą być to wentylatory NR-Maxa, żeby były zgodne z tym standardem. I oprócz tego mamy możliwość podpięcia dwóch pasków LED-owych, natomiast tutaj już mamy klasyczne czteropinowe podłączenie, tak jak w przypadku zwykłych pasków RGB, takie samo podpięcie jak jest na przykład na płytach głównych, to czteropinowe, bo pamiętajcie, że RGB zasilane jest 12 V i tam mamy złącze czteropinowe, a RGB, czyli diody adresowalne, posiadają podpięcie 3-pinowe i jest zasilane z 5 V. Teraz będzie kolorowo i to dosłownie, bo sobie omówimy to, jak działa podświetlenie z wykorzystaniem oczywiście kontrolera. Do dyspozycji mamy albo właśnie pilot i predefiniowane ustawienia producenta. Na pilocie możemy oczywiście włączyć, wyłączyć całkowicie podświetlenie, jeżeli ktoś tego nie chce. Co więcej, zwróćcie uwagę, że ja dwa wentylatory z układu chłodzenia, mam nadzieję, że to jest widoczne, podłączyłem również do tego kontrolera, dokładnie do tego złącza LED-owego właśnie, stąd też one zmieniają tutaj swój kolor świecenia. Możemy sobie oczywiście rozjaśniać lub ściemniać podświetlenie. Nie wiem, czy przy... O, widać. To jest minimalna jasność świecenia, a tu sobie to zwiększamy. To jest maksymalna jasność świecenia. Nie są to kolosalne różnice, ale myślę, że wystarczające. Możemy oczywiście sobie tutaj włączyć pełną tęczę. Jeżeli będziemy mieli, tak jak w tym przypadku, również inne wentylatory NR-Maxa, a te akurat na układzie chłodzenia, to kolor podświetlenia jest praktycznie identyczny. Możemy korzystać tutaj z różnych predefiniowanych przez producenta trybów świecenia, jakieś tam flasze, oddechy i tak dalej, to co w zasadzie mamy standardowo w przypadku większości producentów. No i oczywiście mamy również kilka zaprogramowanych kolorów, które możemy sobie tutaj zmieniać, dostosowywać do własnych indywidualnych preferencji, ale jeżeli chcemy, to mamy dosłownie jeden przycisk MB na pilocie i tym przyciskiem od razu przełączamy się na sterowanie za pomocą oprogramowania od naszej płyty głównej. Wybieramy oczywiście odpowiednie tutaj złącze, no i weźmy na przykład sobie jakiś flash i kolor, dajmy na to zielony, zatwierdzamy i proszę bardzo. Jeszcze można tutaj częstotliwość, czyli speed tego flasha zmienić. Możemy sobie zrobić jakieś pulsacyjne i niech będzie na takim, nie wiem, to różowy wyjdzie. Fioletowy chyba bardziej. Tak, fioletowy zdecydowanie. No i widzimy, jak tutaj się zmienia podświetlenie. No i oczywiście możemy zostawić również statyczne podświetlenie na jakimś tam wybranym kolorze. Niech to będzie coś a la żółty. No bardziej w zielony wpada, trzeba by tutaj troszeczkę w programie pokombinować, żeby on był jednak bardziej żółty ten kolor, natomiast jak widzicie, to jak najbardziej działa i tak samo jednym przyciskiem możemy się przełączyć z powrotem na tutaj regulację tego podświetlenia za pomocą samego pilota. Podświetlenie wentylatorów mamy na rotorze w postaci takich wydzielonych tak naprawdę kilku, trzech, czterech ścieżek, bo trzy na obwodzie, jedna gdzieś tutaj dookoła i jedna z tych, które są na obwodzie, również nam podświetla ten wentylator od środka, natomiast same wirniki tutaj nie są przeźroczyste, więc daje to też dość ciekawy, taki nieco stłumiony efekt. Myślę, że zwłaszcza dla estetów może to być ciekawe rozwiązanie. Moi drodzy, ponieważ mamy tutaj kontroler i wentylatory, które nie pozwalają nam przeprowadzić tej normalnej procedury testowej dla wentylatorów z wykorzystaniem anemometru, to dzisiaj zrobimy sobie testy praktyczne z wykorzystaniem faktycznie obudowy, czyli tego NZX-TECA. Najpierw będą pomiary kultury pracy oraz temperatur podzespołów, również wskazania z płyty głównej na właśnie fabrycznej baterii wentylatorów, czterech baterii wentylatorów NZX-T, a potem wymienimy je na wentylatory NR-Maxa i cały test jeszcze raz powtórzymy. Również sprawdzimy kulturę pracy i temperatury, no i podsumowanie.
Podsumowanie zacznę od omówienia testów, które widzieliście na ekranie i muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bateria 6 wentylatorów NR-Maxa TB-RGB przede wszystkim okazała się cichsza od i tak naprawdę cichych wentylatorów NZXTK z obudowy 710. To jest dla mnie duże zaskoczenie, to jest około 2 dB różnicy. To jest różnica może nie jakoś kolosalnie słyszalna, ale słyszalna zwłaszcza jeżeli siedzimy bliżej samej obudowy. Więc tutaj duże zaskoczenie, a pamiętajcie, że tam były 4 wentylatory, a tu mamy 6 wentylatorów. Co prawda tu są wszystkie 120, ale nie ma to aż tak kolosalnego znaczenia. Temperatury wypadły bardzo podobnie, z lekkim wskazaniem na tutaj te, które są zamontowane fabrycznie w obudowie NZXT. Natomiast jak chodzi o same temperatury, to można by tu jeszcze nieco pokombinować, na przykład z odpowiednim ustawieniem tych wentylatorów. Ja to zrobiłem w takiej klasycznej formie, czyli 3 wentylatory wdmuchujące, wentylator z tyłu wyciągający i 2 dodatkowe wentylatory na topie również wyciągały to powietrze z obudowy, więc ten obieg powietrza był taki, powiedzmy sobie, zachowany quasi, nie było żadnego nadciśnienia ani podciśnienia, a wiemy doskonale, że przecież lepiej ta wentylacja się sprawdza, kiedy wywołujemy podciśnienie w obudowie i więcej powietrza jest wyciągane jak wtłaczane, więc można by, jak chodzi o kwestię temperatur, tu jeszcze troszeczkę powalczyć, natomiast kwestia kultury pracy na plus właśnie wentylatorów NR-Maxa. Ogromnym plusem tej konstrukcji, a właściwie tego sześciopaka dosłownie, jest jego cena. No 300, niecałe 40 tak naprawdę złotych, to jest rewelacyjna cena, jak za zestaw aż 6 wentylatorów regulowanych, które współpracują bez problemu z naszymi płytami głównymi i to każdego praktycznie producenta, bo to podpięcie do płyty głównej jest standardowe, 4-pinowe, jak chodzi o podświetlenie. Z dobrym kontrolerem, to jest rewelacyjna cena i tutaj chyba w tej chwili na rynku nic nie jest w stanie pobić, żaden zestaw 6 wentylatorów nie ma nawet startu do tego, co oferuje właśnie NR-Max. Co więcej, tu jeszcze w samym kontrolerze mamy miejsce na 2 dodatkowe wentylatory i 2 wyprowadzenia do pasków LED-owych, które ja wykorzystałem, żeby Wam pokazać, że działają do podpięcia wentylatorów odchłodzenia procesora wentylatorów, tych, które są zainstalowane na chłodnicy. Działa. Natomiast to nie jest tak, że to jest zestaw bez wad. Po pierwsze dlatego, że kontroler posiada swoje dedykowane podpięcia do tych wentylatorów i innych wentylatorów po prostu nie podepniecie. To muszą być te konstrukcje NR-Maxa, żeby były zgodne z tym kontrolerem. Co więcej, samych wentylatorów do płyty głównej również nie podepniecie, bo po raz kolejny mamy nietypowe złącze dla danego producenta, charakterystyczne, ale niezgodne z ogólnym standardem. To nie są żadne wentylatory PWM, które podepniecie sobie do płyty i za chwilę podepniecie podświetlenie do dowolnego kontrolera. Nie. Jeżeli chodzi o inną taką wadę, której ja nie jestem w stanie sprawdzić, to jest trwałość. Tutaj mamy łożyska ślizgowe w tych wentylatorach. Jeżeli poczytamy sobie opinie w sieci, to są tutaj informacje, niektórzy użytkownicy piszą, że po 3-4 miesiącach potrafi któryś z wentylatorów zacząć terkotać. Natomiast no, one są na gwarancji, jeżeli tak się dzieje, to po prostu należałoby je wymienić, ale ja tutaj z uczciwości daję Wam informację, że coś takiego może zacząć się dziać, ale tutaj potrzebny byłby test tak naprawdę długoterminowy, żeby zweryfikować to w pewnym stopniu, natomiast weryfikacja na podstawie jednego kompletu no, też jest taka, wiecie, taka sobie, bo akurat tutaj mogą zacząć terkotać albo mogą nie terkotać, a u kogoś innego będą. Także zwróciłbym na to uwagę, bo przy tak atrakcyjnej cenie faktycznie trwałość tych wentylatorów może nie być tak wysoka jak konkurencji, która potrafi kosztować tyle za 2 wentylatory. Ode mnie w zasadzie to by było na tyle. Ja myślę, że na konto NR-Maxa zasłużona tutaj rekomendacja opłacalności jak najbardziej jest, bo ta cena to jest po prostu kosmicznie dobra, jak za taką potężną baterię całkiem przyzwoitych wentylatorów. Dajcie znać, jak Wam się to podoba i ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę, cześć, hej, trzymajcie się.